Czołem kapitanowie, Szparagu z tej strony. Słuchajcie, witam was w kolejnym filmie. Break Casanova. Z klanu Wilki sponsorem jest tejże bitewki. Bitewka bardzo fajna. Dużo nawet jej nie zabrakło, żeby zakwalifikować się do serii Mistrzostwo Świata, natomiast wynik jest imponujący i pewnie jeszcze dużo wirtualnej wody w World of Warships upłynie, zanim mnie się uda taki damage zrobić. Co prawda nie mam tego okrętu, ale dążę pomału do niego. Jest już w porcie Kagero, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Trochę ostatnio tymi japońskimi niszczycielami, jak wiecie, zacząłem grać. Jak zaglądacie na streamy, tak samo miałem okazję sobie już wygrindować, wymaksować Akizuki. Ostatnio nawet udało mi się zagrać bitwę tym Akizuki za ponad 100 tysięcy obrażeń. No jest to okręt, powiedzmy, o zupełnie innej charakterystyce, bardziej taki przypominający niszczyciel radziecki. Natomiast niestety ta jego prędkość powoduje, że bardzo trudno przed przeciwnikami uciec. Zwróćcie uwagę, że Break Casanova zagrał tutaj dość nietypowo. Na chwilę obecną już, jak widzicie, kilka torped, dwie konkretnie, trzy, cztery, słuchajcie, torpedy już trafiły w cel. 66 tysięcy obrażeń na tą chwilę na liczniku i kolega próbuje tutaj się niepostrzeżenie przecisnąć gdzieś tu bokiem mapy, tak aby móc zaatakować full HP, można powiedzieć, Tayo. Jestem ciekaw, czy to mu się tutaj uda. Ja widziałem tylko ekrany, powiedzmy, podsumowujące bitwę, jeżeli chodzi o damage, natomiast tej powtórki nie miałem okazji, powiem szczerze, obejrzeć i jestem ciekaw, co z tej akcji tutaj wyjdzie. Na Tayo jest gracz, który się nazywa chyba, który ma nick AK Zagłoba, więc mniemam, że to też może być gracz polski, klan chyba Tytan. Zobaczymy, co wyjdzie tutaj koledze Break Casanova z tego ataku torpedowego na Tayo. Tayo sobie zdaje sprawę, że ktoś tutaj może być, że go ktoś świeci, ponieważ ma na tyle dobry kamuflaż, że będąc w tej odległości od wyspotowanych przeciwników, nie ma możliwości, aby był widoczny, więc z pewnością zdaję sobie sprawę i za chwilę pewnie tutaj będzie wysyłał eskadry samolotów. Zobaczcie, pierwsza fala torped, że się tak wyrażę, jest tutaj już ulokowana skutecznie. Tu jest druga, trzecia torpeda i w tym momencie kończymy lotnisko. Więc no myślę, że to niekonwencjonalne zagranie i posunięcie, mimo że ja nie jestem zwolennikiem takiego sposobu i stylu gry, ponieważ patrząc z punktu widzenia z jednej strony teamplay, warto by było gdzieś tam odpychać przeciwnika od kapa lub spróbować skapować, natomiast patrząc z drugiej strony, przez to, że ten manewr się udał, dość taki, powiedziałbym, nietypowy i nawet bezczelny manewr, ale widzicie, skuteczny, spowodował, że przeciwnik nie ma lotniskowca. Jak wszyscy wiemy, no, niszczyciele oraz lotniskowce mają tak naprawdę największy wpływ na przebieg bitwy, na zwycięstwo. Jeżeli mamy w drużynie ogarnięty lotniskowiec, to naprawdę ułatwione jest zadanie wygrania tak naprawdę bitwy. Jak widzicie, tutaj są, powiedzmy, bugi, jeśli chodzi o powtórkę. Nie widać niektórych tekstur, ale niestety tak to już nam Wargaming na przykład wprowadza kolejne okręty premium i forsuje jakieś inne pomysły, jakieś zmiany przy dymie, tudzież likwidacji strzelania z niewidki itd., itd. Natomiast system powtórek, tak jak był skopany, tak jest nadal i WG z tym nic nie robi. A to przecież właśnie na takich powtórkach, na waszych bitwach można zachęcić graczy do gry, do tego, żeby odpalili WoWsa, być może nawet, żeby sypnęli groszem na konto premium, tudzież na jakiś okręt premium, no ale widać, inne priorytety ma tutaj chyba producent gry.
Niestety drużyna zielonych, zwróćcie uwagę, straciła już dwa niszczyciele. Drużyna czerwonych nie straciła żadnego, nadal ma tych niszczycieli sztuk 4 i na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że czerwoni mają przewagę i za chwilę będą mieli 3 kapy. To powoduje, że ta bitwa może zostać przegrana. Te pancerniki płyną bardzo asekuracyjnie i śmiem twierdzić, że Break Kasanowa być może wymknie się, będąc niewyspotowanym z tej takiej zasadzki, która tutaj ma miejsce w wykonaniu dwóch pancerników. Zwróćcie uwagę, Alabama cały czas tak jakby płynie w róg mapy i dopiero za chwilę będzie w stanie właśnie wykryć ten oto niszczyciel. Ma działa odwrócone, więc będzie musiał manewrować tutaj całym okrętem. Tu nawet bardziej niebezpieczna jest ta dodatkowa Bismarka niż zobaczcie, gość z Alabamy raczej nie umie strzelać. Niestety dla siebie zrobił coś takiego, że strzelił gdzieś tam dużo, dużo za daleko. Do niszczyciela trzeba strzelać z bardzo dużym, słuchajcie, wyprzedzeniem. No i myślę, że ta Alabama już w tym momencie jest historią, no. Mimo że teraz z 1,5 kilometra te strzały były solidne i celne, to tak naprawdę tego okrętu już tutaj nie ma. Właśnie wpadł duży kaliber. Zobaczcie, tym sposobem dwa fragi na koncie kolegi z klanu Wilki i już 221 tysięcy obrażeń, a do końca bitwy jeszcze został kawałek czasu. Więc poprzez zadawanie takiego dużego damage'u, jak widzicie, też możecie mieć spory wpływ na przebieg bitwy. I tak jak powiedziałem, ja myślę, że jednak niszczyciel powinien się trzymać bliżej kapa i walczyć o kapa, ale tutaj w tej bitwie ta strategia, którą zastosował Break Kasanowa, wydała się być dość skuteczna. Teraz chyba kolega będzie tutaj wracał gdzieś tam do centrum mapy. Nadal drużyna zielonych ma przewagę ilościową okrętów i być może to jakoś wpłynie pozytywnie na słuchajcie, na to, że losy tej bitwy być może zostaną odwrócone. A tutaj jeszcze czytam sobie komunikaty z czatu. Break Kasanowa napisał, że być może rekord, który ma ustanowiony na okręcie, zostanie pobity. Ja mu tego życzę z całego serca. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Na razie niestety rekord rekordem, ale bitwa na chwilę obecną może się okazać niestety przegraną. Tutaj upatrywałbym sporej roli Essexa w tym, aby chociażby poświecić niszczyciele tego Giringa i Kagero, zwłaszcza że nie przeszkadzają mu absolutnie żadne samoloty, bo jak wiemy wszyscy już, Tayo nie ma i może sobie ten gracz tutaj grać naprawdę solo i robić to, czego dusza zapragnie. Zobaczcie, jak blisko udało się podpiąć Kagero do San Luis, do jednej i drugiej Montany. Jest w tej chwili wyświecony i miejmy nadzieję, że za chwilę skończy swój żywot. Właśnie został skasowany również Baltimore. To jest kolejny groźny przeciwnik, który dysponuje dobrym kamuflażem i niezłym zasięgiem radaru. Niestety powoli dobija tutaj do 900 punktów drużyna czerwonych, co może oznaczać, że niestety będzie przegrana, bo kapów odzyskać już się chyba nie da. Chyba że stałoby się coś takiego, że bardzo szybko zatopione by zostały okręty. Tu Kurfürst się chowa za wyspą, wie, że już jest na wykończeniu. Widzę, że Essex planuje go dobić i tak też się stało, więc już zostały tylko 3 okręty, bo jeszcze padł Giring i Kagero storpedowało Montanę. Więc ta przewaga w okrętach zrobiła się dużo większa i teraz jest dość ciekawa sytuacja, bo tu jest atak
torpedowy. Wydaje się, że będzie ten atak, słuchajcie, skuteczny. Zwróćcie uwagę, Bismarck tutaj za chwileczkę polegnie. Nie ma Bismarcka i zostały już tylko dwa niszczyciele. Shima bierze KPA, więc no myślę, że lada moment losy tej bitwy zostaną odwrócone. Będzie ciężko niszczycielom wypchnąć z kapa tutaj wrogie okręty. Giringa już nie ma, bo został wyświecony przez wracającą eskadrę samolotów i w tej chwili widzę, że Essex zaczyna robić akcję poszukiwawczą Shimakaze, wykorzystując swoje eskadry. Ja bym tą eskadrę myśliwską tutaj właśnie nad tą Shimą zawiesił na stałe. On chyba nie spojrzał, gdzie ta Shima ostatnio została wykryta. Szkoda, że mu koledzy z teamu tutaj nie wskazali, gdzie ta Shima sobie siedzi, no bo byłoby dużo łatwiej tą bitwę najzwyczajniej w świecie zakończyć. Prawie 250 tysięcy obrażeń i myślę, że tutaj jeszcze być może dojdzie do konfrontacji z tym Shimakaze i być może jakiś damage uda się zrobić. Jak widzicie, lecą tutaj samolociki już do Shimy, która w tym momencie jest widoczna. 16 torped z Shimakaze ulokowanych w przeciwnika, no to jest nie taka pojedyncza sprawa. Jak widzicie, daje to bardzo dużo damage'u. W tej chwili zwycięstwo tej bitwy, które stało pod dużym znakiem zapytania, w zasadzie jest już oczywiste. Będzie to zwycięstwo dla drużyny zielonych i powoli zbliżając się do końca bitwy będziemy mieli okazję za chwilę przejść do ekranów, które będą tą bitwę podsumowywały. Zobaczcie, Shima jeszcze chyba próbowała zrobić jakieś podejście pod Essexa, ale jeżeli ten okręt będzie się od niej oddalał, no to storpedowanie lotniskowca może się okazać niemożliwe. Jestem tylko ciekaw, czy ta Shima nadal siedzi w dymie, ale wszystko na to wygląda, bo tam już krążą dwie eskadry bombowców, jedna myśliwców, leci trzecia eskadra, a więc może się za chwilę okazać, że jeżeli ten dym opadnie, to będzie krótki żywot tego niszczyciela. Jak wiecie, bomby amerykańskie naprawdę potrafią zadawać bardzo duże obrażenia. Mówię o bombach tych w stylu HE, a nie AP, których używa na przykład Enterprise, bo one akurat przeciwko niszczycielom, z tego co zdążyłem się zapoznać, są dość mało skuteczne. No jest wielce prawdopodobne, słuchajcie, że kap C zostanie przejęty, co doda trochę punktów expa i jeżeli ta niszczarka tam siedzi w tym dymie, no to któraś z tych 15 torped powinna ten okręt trafić. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. One już tam wpadają w ten dymek i myślę, że za chwilę sytuacja zostanie rozstrzygnięta. No i jest ostatni, czwarty frag, 250 tysięcy obrażeń, a ja zapraszam na podsumowanie. Mamy oczywiście podsumowanko, jak widzicie prawie 600 tysięcy zarobku brutto, tutaj świetny exp z modyfikatorami, ponad 12 tysięcy tego expa, 2848 expa podstawowego. To jest naprawdę świetny wynik, było bardzo blisko do Mistrzostwa Świata. Myślę, że jeszcze gdyby się pojawiły jakieś rzeczy w stylu obrona kapa lub przyjęcie jeszcze jednego kapa, o ile by było więcej czasu, to na pewno byłoby to w serii Mistrzostwo Świata. Tutaj macie obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Zwróćcie uwagę, Shima bardzo ładnie, to jest gdzieś w okolicach połowy jej puli punktów wytrzymałości. Alabama zjedzona w całości, Tajo zjedzone w całości, Bismarck dzięki naprawkom, no więcej niż w całości, bym powiedział jakieś 120-130% puli punktów wytrzymałości. Tutaj mamy oczywiście zarobek netto na wysokości 319 tysięcy przy koncie premium. Świetna bitwa, gratuluję koledze Break Kasanowa, a ja Was zapraszam w swoim imieniu na
kolejne bitwy, które będę pokazywał na kanale, a także na streamy na Twitch TV na kanale Szparagus 1. Do usłyszenia, moi drodzy.